Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy frytki z batatów. Mam tutaj bataty, które pokroimy w słupki. Ja mam taki nożyk i pokroję sobie w słupki bataty i będziemy smażyć na rozgrzanym tłuszczu. Bataty możemy oprószyć tymiankiem, oregano, zależy kto jakie zioła lubi. Ja jestem smakoszem tymianku. Bataty smażymy partiami, wrzucamy na rozgrzany tłuszcz i smażymy partiami. Nie należy wrzucać za dużo, ponieważ zacznie nam się gotować. Więc musimy tak, ja sobie bataty kroję dowolność. Jeżeli nie mamy, to możemy pokroić nożem. Także ja mam taki nożyk, to jest fachowo nożyk do sera, więc ja sobie pokroję, tak jak już wspominałam, w takie słupki. I tutaj rozgrzewam dużą ilość tłuszczu i będziemy smażyć. Zaznaczam, że frytki z batatów smażymy, dajemy na rozgrzany tłuszcz. Tłuszcz musi być dobrze nagrzany i smażymy. Tak, i już bataty mam pokrojone. Bataty już mam pokrojone. Wrzucamy na rozgrzany tłuszcz. Ale nie za dużą ilość. Tak to wygląda i smażymy. Frytki z batatów. I tak oto wyglądają frytki z batatów. Należy zdjąć na ręcznik papierowy, aby się pozbyć nadmiaru tłuszczu. I frytki opruszamy solą, pieprzem. I tak jak ja wspominałam, dużą ilością tymianku. I tak oto wyglądają frytki z batatów. O ile Państwu mi przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Frytki z batatów.